Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie o najnowszej holenderskiej wersji teleturnieju Najsłabsze Ogniwo, czyli The Zwakste Schakel. Najsłabsze Ogniwo powróciło do Holandii po 15 latach przerwy. Wróciło na swoją starą antenę, czyli na RTL 4 i jest nadawane od 6 maja roku 2019, czyli bieżącego. Co należy jeszcze powiedzieć? Prowadzi go Bridget Masland. To ta pani, która jest w tle. Tak wygląda logo. Ogólnie grafiki są najnowsze. Już po nowemu wszystko. Natomiast warto wspomnieć, że debiut najnowszej wersji holenderskiej Najsłabszego Ogniwa, czyli 6 maja, to dokładnie 18. rocznica debiutu oryginalnej wersji na antenie RTL 4, ponieważ ta pierwsza wersja z Najsłabszego Ogniwa w Holandii zadebiutowała 6 maja 2001 roku, no to też 18 lat, równo 18 lat później ten program wstrzeszono. No i cóż, jak wygląda najnowsza holenderska wersja teleturnieju Najsłabsze Ogniwo? Ano bardzo prosto. Niemalże identycznie jak ta poprzednia, tyle że no wiadomo, jest inna scenografia. W grze bierze udział 9 zawodników. Pierwsza runda trwa 3 minuty, każda kolejna jest 10 sekund krótsza. Do wygrania w całej grze jest 10 tysięcy euro. W jednej rundzie limit to 1000 euro. No i mamy takie stawki w łańcuszku jak 20, 50, 100, 200, 300, 450, 600, 800 oraz 1000 euro. No i cóż, tak wygląda studio, jak widzimy jest unowocześnione. W czasie gry, właśnie w czasie rundy, jest w barwach niebieskich. Natomiast, ciekawostka tutaj, kiedy zegar zejdzie poniżej 30 sekund do końca rundy, wtedy studio zmienia kolor na czerwony. Taka innowacja. W ostatniej rundzie, czyli w rundzie 8, wszystkie wygrane pieniądze są mnożone razy 3. No a finał wygląda tak samo jak wszędzie indziej. Tyle, że tu widać, że Holendrzy czerpali garściami z najnowszej wersji francuskiej z lat 2014-15. Poza oczywiście identycznym logotypem i grafikami, do finału również wzięli coś takiego jak podświetlanie dobrych odpowiedzi na zielono. Tutaj, jak możecie zobaczyć, dobra odpowiedź. Zielony haczyk, zła, czerwony krzyżyk. No, finał to te tradycyjne rzuty karne. No, a potem w razie czego nagła śmierć. No, i tak wygląda holenderska wersja teleturnieju Najsłabsze Ogniwo. Najnowsza holenderska wersja Najsłabszego Ogniwa. Jeszcze tak na koniec mogę powiedzieć, tak z mojej oceny, najnowsza prowadząca, Bridget Masland. No, szczerze powiedziawszy, nie podeszła mi. Jest trochę za miękka. W porównaniu do swojej poprzedniczki, wolałem tą poprzednią prowadzącą. Bo ta jest no, zdecydowanie za miękka. No, jak na ten program przynajmniej. No. I to wszystko jeśli chodzi o holenderską wersję Najsłabszego Ogniwa Anno Domini 2019. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!